Cześć moi drodzy, ja jestem Mateo, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. My drodzy, kontynuujemy naszą przygodę, wyszliśmy dopiero co z tego grobowca. I musimy się udać tutaj. Tutaj musimy się udać. Na szczyty wodospadów. No cóż, chyba idziemy sobie tędy. Mamy super czekan, także możemy się wspinać. Pogoda oczywiście nie sprzyja. Dobra, zapala się. Hej! Znalazłeś coś? Nie, nic. Co? Nic! Nikogo tu nie ma! W życiu tutaj nie dotrą! To co, wracamy do bunkra? Nie, przeczekajmy burzę. Dobra! Bądźcie czujni! Super, przeczekajmy burzę. Wchodzimy do środka! Myślisz, że to dobry pomysł? Mamy trochę czasu, więc można by się odkręcić. Każą nam za to przeszukiwać. Kurwa! Pomocy! Już? Wszyscy spali się? Spali się, dobra. Tutaj będziemy mieli też inne zadanie. Będziemy musieli gniazdko szukać. A tymczasem posprawdzajmy. Tutaj mamy kolejny dziennik. Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczania pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne. Muszę poznać prawdę, ale opowieści, które odkrywam, są niewiarygodne. Krążą pogłoski o zjednoczeniu królowej ze światem duchowym. Powiadają, że rozkazuje ona słońcu i deszczowi, że jej ziemie są żyzne dlatego, że taka jest jej wola. To oczywisty nonsens, ale co mogło wywołać takie plotki? Czy tak włada ona swoim ludem? Budząc w nim prymitywne przesądy? Kiedy o niej mówią, w ich oczach widzę oddanie, jednak wyczuwam również strach. Jej poddani są traktowani sprawiedliwie, płacą umiarkowane podatki i są chronieni przez jej burzową gwardię. Nic dziwnego, że niektórzy nawet się do niej modlą. Wydaje się, jakby była dla nich nie tylko królową. Szerzenie niezadowolenia wśród jej poddanych może okazać się trudniejsze niż sądziłem. Także to oczywiście są dzienniki tego fińskiego szpiega. Dobra, jesteśmy tutaj. Mam do skrzynkę. Dobra, tam jest pomnik do podpalenia. Tam jest gniazdo do zebrania. Pozdrawiamy się kolegów. Wśród ekspa, zawsze na propsie. Kolejna skrzynka. O, puzderko. To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. W moździerzu są drobne kawałki kości. Mam nadzieję, że zwierzęcych. No ja też. Ja mam moździerz. Może nie skoczy. Chciałbym oczywiście mieć to gdzieś podpalić pochodnie sobie. Żeby sobie to tutaj to podpalić tamto. Ale nigdzie nie widzę, moi drodzy, żadnego niczego do zapalenia. Żadnego niczego, piękne słowo. Dobra, tutaj mamy go skrzynka, byłaby też ten artefakt i to ta lampka.
muszę już zapalenie. Trzeba też wyjść tam na górę. Ale na razie chyba nie mamy po prostu jeszcze dostatecznych rzeczy. Tam widzicie, jest gniazdo, które możemy zebrać. Też nie mamy. O, możemy tutaj podpalić całe szczęście. Może uda się wrócić tam z powrotem. 470 sztuk tego mamy. Dobra, 20, sporo tego jak widzicie jest. Pięćset sztuk, bardzo ładnie. Nie ma nic. Tam będziemy musieli dostać się dopiero strzałą z liną. Na górę chyba tego gniazda też na razie się nie możemy dostać. Także widzicie, moty są bardzo, znaczy bardzo, wielopoziomowe. Nie, tutaj się nie dostanę. Będę miał ewentualnie przejście tam. Czy tutaj w wodzie nie? W wodzie nie ma nic. Tam jest antena, widać, jak masz anteny. Oczywiście zaraz się zawali. Całe szczęście, że Lara złapała cudownie. Laro, jesteś tam? Reyes, znaleźliście Sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze, spróbuję nadać sygnał SOS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej Laro, musisz znaleźć terminal radiowy. Tak. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać, kiedy go znajdę. Nie musicie tego robić! Ja tam nie jest radna! Nie! Już po tobie! Dobra, wystrzelana dość sporo amunicji. Ale możemy za to pozbierać. Tutaj coś jest? Nie ma. Mam jakąś nową mapę. Przejście do bazy. Wio zatem.
miała złe przeczucia. Dobra, jesteśmy tutaj, musimy dostać się aż tam daleko. Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej. Hej. Kim jest ta mała lisiczka, co? A, urocza, prawda? O, bardzo urocza. A, to Alicja. Alicja, tak. Moja córka. Ma 14 lat. I już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No i... Okej, zajmę się tym. Coś z elektryką. Po ojcu. Tak. Byłem ci raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim. Trzeba pozamykać włazy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem z dynki. Wiesz, działa w 9 przypadkach na 10. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam. Dobrze, możemy kręcić? Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 3, akcja. No dobrze, teraz ją złap i rozetnij brzuch. O tak. Tak, musisz. Chryste, panie, cięcie, cięcie, cięcie! On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca. Rzadki gatunek ryby. Nie jestem od krojenia rzadkich gatunków ryb. Doktorze Jamesie, jestem archeologiem, odkrywcą. Tylko ryba. Nie będę kroił żadnych ryb. Radzi pan sobie. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramsaya, zobaczy pan. Dr. James Whitman, scena 15, ujęcie 4, akcja. Okej, złapię dobrze i rozetnij brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie... Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. Miałam 5 lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laro. Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. Dobra, mamy kolejny taki sneak peek. No dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii, prawdopodobnie w
połowie XIX wieku. Mamy taką chińską czy japońską monetę z kwadracikiem. Dobra, podejście do bazy, tak? Okej. Okay. A właśnie. Mamy tutaj 500, widzicie, sprzętu 500. Dziobnijmy sobie coś. Łuk mamy na razie na full. Pistolet na razie możemy. Czekam też, to pistolet może. Zaczął spust. Dobra, i to, samolot latowy. Dobra, lecimy. Podnieś to do skrzynki. Chyba chyba kolejna. Albo i nie. A tu są strzały, już to nie mogę ich podnieść oczywiście. Peracz. Ty! Nie celuj we mnie! Dobra. Nie trzeba. To i leży. Może ich wystrzelamy, zanim się w ogóle zorientują. Kolejny leży. Nie ma szperacza. Dobra, wystrzelani. Tam z tyłu się kręci, bo nie zdejmę go stąd. Wystrzelani wszyscy, a ci nie zorientowali. Pokitrany coś jest chyba, nie? Ładnie się poskładali. Zapalę sobie na wypadek wypadku, mogę się przydać. Bardzo proszę, krzaczek. To nie tylko są jakieś stare trupy.
już też full. Czyli by ognisko mi tak dziobnęło, ale nie widzę nigdzie tego ogniska. Hej, iluj tam jest! Tylko jedna z tego nowego statku. Dobra, mamy pistolet. Widzę, gdzie oni chodzą. Dobra, proszę nawet gładko. Zobaczę, tylko da się coś zbadać jeszcze tutaj. Z epoki Edo, wybita pod koniec XVII wieku. Może pochodzić z któregoś z wielu starych wraków na wyspie. Coś jest, coś, nic nie ma, dobra. Czy mam wszystkie monety tutaj? Go skrzynkę jeszcze jedną. No dobra, zabędzili dalej. Jakie to się wrócimy? O, nic mi tu nie błyska. Wszystko, dobra. Podejdźmy do tej bazy, może będzie jak ciągnicho. Ale zadrutowali, kurde. Bunkier? Z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. Ojcem Matiasem na dobre i złe. Jeśli mam utknąć na tej wyspie na zawsze, przynajmniej dostałem najlepszą pracę. Nazywa mnie swoim pierwszym Solarii. Matias może i jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny. Dużo wie na temat wyspy. Sądzę, że jeśli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą jedyną szansą. Matias dba o nasze morale. Kontrolujemy broń i żywność. Wszystko, co sztorm wyrzuci na brzeg, jest nasze. I to my decydujemy, co stanie się z nowymi rozbitkami. Każdy, kto się nam sprzeciwi, ginie. To my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. Dobra, spróbuj dostać się do obozu, który jest kawałek dalej. Pewnie tak, okaże się wieczorem. Nakręćmy gaz, bo to już zamknięte mamy. Ostrożnie, ostrożnie, są pełne paliwa! Posuj, Mono. Pewnie do napędzania generatora, wiesz. Potrzebuję wsparcia!
Już? Już, dobra. No, szybko poszło. Szybko poszło, jak widzicie, jesteśmy takim w tunelu, w bazie. No to mam szafkę zamkniętą. Polepszenia, dobra. Proszę to zabrać. Chyba się przyda. A tamten gdzie zniknął już? Kurde. Tak, musimy go podpalać. Niewierząca. Dostajemy za to punkty doświadczenia oczywiście. Przydadzą się. Nie ma. Ja mam pistolet, ja się nie boję. Tam się musimy dostać, sugestywna podpowiedź. Ale straciłem, kurde. Straciłem tą pochodnię, ale jak widzicie, możemy lampkami rzucać. Szyba wygląda na słabą. Tam są kąte, czy beczki chyba, tak? Albo coś wybuchowego oczywiście. Także zium. O, ja trafiłem. Czy tak? Nie wiem, czy tutaj. Ach, dobra, już wiem. Nie ma dokąd uciec! Co u diabła? Popatrzę, jak umierasz. Nara. Widzę diabła. Dobra. A tu zaworek, tutaj do spalenia mamy. Czy są jakieś kanistry, coś by mógł se... Coś by mógł se podpalić, bym musiał już zaraz kończyć ten odcinek, a chciał do obozu jeszcze dojść. Okej. Okay. No niekoniecznie to by było coś. Chyba, żeby było. Te Lara nie potrafi biegać szybciej. Można sobie chodzić. Po prawej, dobra. Ach, mamy karabin właśnie nowy też. Kolejna broń. Trochę jak Sten tak się wygląda. Rab
raport polowy z ekspedycji. Mimo iż z powodu burz straciliśmy dwa statki z ładunkiem, ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności wysoko w górach i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Pierwsze badania wykazują, że jest tu kilka potencjalnych miejsc pod wykopaliska. Wyspa jest o wiele większa niż początkowo zakładaliśmy i ma wielowiekową historię. Znalezienie źródła sztormów będzie wymagało czasu i żmudnej pracy, ale jeśli nasza misja się powiedzie, zapewnimy sobie zwycięstwo w tej wojnie. Dobra. Badacze osi tutaj przybyli. Tu mamy tą skrzynkę. I tu chyba będzie fajna akcja z karabinem. Tak. Teraz! Światła! Zabiję cię! Zeta. Okej. Wyjaśnione. Pomarnowała amunicja głupi. Fajny bajer z tym strzelaniem, kurde. No a tutaj gdzieś zaraz będzie obóz. Tylko bym chciał jeszcze go skrzyneczkę sobie zdobyć jedną. Polutujmy leszczy. A tu mamy już obóz. Ojciec Matias nam zwolni. Od czego? Od tej wyspy? Tak, mamy max. Tam do podpalenia. Pali się tutaj coś? Oczywiście, że nie. Go skrzynkę znaleźć. A tu jest, dobra. I potrzebowałbym coś do spalenia, jak widzicie, tego tutaj. A na chwilę obecną nie mogę, bo nie mam czego tu podpalić. Chyba, że... Mogę o to? Nie mogę o to. Tam mogę. Nie wiem, czym się zamknie. Dobra, idziemy na chwilę. Ty paruwo. Dobra, popalimy to i idziemy do obozu. Ostatni będzie w tamtym korytarzu. Czemu tu zgasiłaś? Albo światło jest, dobra. Ona tego nie pali, jakieś światło, okej. Okay. W sumie mądre, nie? Po co palić, jak masz światełko? Siądźmy zatem. Halo? No, znowu mi się przeklikło. Punkcik umiejętności. Jak widzicie, mamy też walkę ulepszoną. Odporność na ból, nieczyste chwyty, piachem, kamieniami.
odporność na obrażenia weźmy. Zawsze na kopcie, jeszcze możemy coś sobie ulepszyć. Zobaczmy ten karabin. Co my tutaj mamy? Hamulec wylotowy, wyściałana. Stabilność broni, o to się przyda. Jak widzicie, rzuca głupimi seriami. I tyle chyba, co? Zostało nam 160 sztuk. Dokładnie, moi drodzy. Cóż, tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz i subskrypcję. A my widzimy się w kolejnym materiale. Na razie i cześć!